W dzisiejszym odcinku chciałabym Was zaprosić na bardzo smaczne danie. Dokładniej będzie to danie obiadowe, połączenie moich dwóch ulubionych makaronów. Jeden to makaron z serem, takim mocniejszym serem, nawet serem pleśniowym, a drugi to makaron z małżami. Ale dzisiaj połączyłam te dwa dania, zrobiłam taki miks smaków i będzie właśnie makaron z serem pleśniowym i małżami. Pyszny. Jeżeli lubicie takie smaki, lubicie mocny ser, lubicie małże, to na pewno to danie Wam bardzo zasmakuje i ja już gorąco zachęcam Was do jego zrobienia. Na początku do garnka, a także na patelnię wkładam po dwie łyżki masła i zostawiam, aby się ugrzały. Następnie na patelnię wrzucam oczyszczone, świeże małże. Poradnik o tym, jak przygotować małże, znajdziecie na www.kotlet.tv. Z wierzchu małże posypuję białym pieprzem i przykrywam całość pokrywą. W międzyczasie kroję natkę pietruszki dość drobno. Do małży dolewam odrobinę wina, mniej więcej pół lampki. Zamiast wina możecie nawet dolać trochę wody. I przykrywam ponownie pokrywką i tak trzymam pod pokrywką mniej więcej przez 5 minut, aż małże całkowicie się otworzą. Za to do garnka z masłem dodaję śmietanę, dokładnie mieszam, a gdy całość się zagrzeje, to wrzucam ser pleśniowy, na przykład typu lazur lub delikatniejszy camembert. To wszystko mieszam. Małże zdejmuję z ognia, powinny być już całkowicie otwarte. Mieszam sos, dodaję do tego posiekaną natkę pietruszki, dokładnie wszystko mieszam. Następnie wrzucam odcedzony, ugotowany al dente makaron i małże. I to wszystko dokładnie ze sobą mieszam, tak aby smaki przeszły siebie nawzajem. Następnie tak przygotowany makaron w sosie serowym nakładam na talerz. Z wierzchu dekoruję jeszcze kawałkami sera pleśniowego, a także natką pietruszki. Mam nadzieję, że lubicie małże. Jak widzicie, ja wykorzystałam małże świeże, ale już uprzedzając Wasze pytania, możecie śmiało wykorzystać też małże mrożone, jeżeli takie Wam łatwiej jest dostać lub po prostu chcecie pójść troszeczkę na skróty i żeby ułatwić pracę. Mam nadzieję, że z przyjemnością przygotujecie dzisiejszy makaron. Ja zachęcam Was gorąco do jego spróbowania. Życzę Wam smacznego. No i czekam już na Wasze zdjęcia i komentarze po skosztowaniu tego właśnie obiadku. Zachęcam Was również do odwiedzenia naszej strony www.kotlet.tv, gdzie znajdziecie więcej przepisów.